Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj porozmawiamy sobie o debiucie literackim Klaudii Bianek, czyli o książce Jedyne takie miejsce. To jest książka z chyba najbardziej rozpoznawalną okładką ostatnich tygodni, jeśli nie w ogóle ostatnich miesięcy, ponieważ to jest książka, która wygrała konkurs wydawnictwa Winidia na powieść typu New Adult. Tak jak wiecie, konkurs był ogłoszony na tej zasadzie, że została pokazana okładka, a początkujący autorzy czy debiutujący autorzy mieli poniekąd stworzyć historię pasującą do tej okładki. Klaudia wygrała ten konkurs, książka została wydana, trafiła w moje ręce i muszę wam powiedzieć, że na początku trochę się jej obawiałam. Podchodziłam do niej trochę z dystansem, może nie tyle sceptycznie, co właśnie z dystansem, bo ja nie jestem wielką fanką debiutów literackich. To znaczy, ja wiem, że każdy autor ma prawo zacząć, ma prawo spróbować i żaden popularny autor nie zaczął od razu, wiecie, z wysokiego C, nie zaczął z kopyta i każdy musi się nauczyć wydając te swoje pierwsze książki. Ale bardzo często też czytając te pierwsze książki doświadczałam tego poczucia, że nie każdy chyba powinien pisać. Bo bardzo często jest tak, że wiecie, kochamy książki, kochamy je czytać, no i marzy nam się to, żeby tą książkę napisać, żeby stworzyć jakąś własną historię, tylko że nie każdy ma do tego po prostu dryk. Nie każdy ma dobre pióro, nie każdy ma dobre pomysły, nie każdy jest w stanie stworzyć coś, co czytelnika przyciągnie. Tego trochę się obawiałam w książce Klaudii, że książka niczym mnie tak naprawdę nie zaskoczy, że będzie kolejną młodzieżówką, kolejną może nawet dobrą młodzieżówką, ale która nie wyrwie mnie z kapci, która nie wywoła u mnie większych emocji, która po prostu będzie kolejną książką z nurtu New Adult, zwłaszcza, że w tym nurcie jest bardzo ciężko stworzyć coś, czego jeszcze nie było. No bo umówmy się, książek o młodzieży, czy o młodzieży dorastającej, czy o młodych dorosłych powstało już na tyle dużo i na tyle dużo schematów już zostało wykorzystanych i opisanych, że bardzo ciężko jest czymś czytelnika zaskoczyć. No i teraz pozostaje pytanie, czy Klaudii udało się czymś mnie zaskoczyć? Czy w tej książce było coś takiego, co mnie przyciągnęło? Jeśli widzieliście moją relację na Instagramie, to pewnie już wiecie, jeśli nie, to w dzisiejszym filmie o wszystkim wam opowiem. W pierwszej kolejności natomiast jednak kilka słów o samej książce, o jej fabule, o jej bohaterach. Przede wszystkim mamy tutaj dwójkę głównych bohaterów, Lenę i Alana, którzy są w pewnym sensie takimi przeciwieństwami. Lena kojarzyła mi się ze wszystkim, co jest takie domowe i sielskie. Ma 18 lat, w wieku lat 16 została matką, to jest jej priorytet życiowy, mieszka razem z babcią w małym domku pod lasem, w niewielkiej wioseczce i może dlatego właśnie ona dla mnie była taka bardzo domowa i kojarzyła mi się z wakacjami u babci, nie wiem dlaczego, ale może właśnie ze względu na ten element. Że jakby to całe miasteczko było oddalone od jakiegoś tam większego ośrodka o parę kilometrów jazdy i tak dalej, że to ona była taka ciepła i domowa. Z drugiej strony mamy Alana, który jest trochę uosobieniem wszystkiego tego, co miejskie. Jest popularny, jest bogaty, chodził do dobrych szkół, ma fajnych znajomych, etc., etc. W pewnym sensie można by było powiedzieć, że oni są zbudowani na zasadzie schematu bad boy i grzeczna dziewczynka. Tylko, że ani z Leny grzeczna dziewczynka, ani z Alana bad boy. To znaczy u nich nie było ani jednego momentu, w którym oni by się nie lubili. Nie ma absolutnie mowy o czymś takim, że na początku się nienawidzą, potem jest wielka miłość. Oni właściwie od pierwszego momentu, w którym się spotkali, jeszcze będąc dziećmi, bo Lena miała lat 5, kiedy się spotkali po raz pierwszy, Alan miał lat 7, oni od pierwszego momentu zostali najlepszymi przyjaciółmi. Ta ich relacja była trochę poszarpana, ponieważ spotykali się głównie wtedy, kiedy Alan przyjeżdżał do dziadka, który jest sąsiadem babci Leny, na wakacje i w pewnym momencie po prostu przestał przyjeżdżać. Ta ich znajomość się urwała, nie mieli ze sobą właściwie żadnego kontaktu, no i spotykają się dopiero po latach. Spotykają się po latach w momencie, kiedy Alan właśnie rozstał się z dziewczyną, z którą był przez ostatnie 4 lata, ponieważ przyłapał ją na zdradzie, dziewczyna go zdradziła z najlepszym przyjacielem. Lena natomiast, tak jak powiedziałam, jest samotną matką, wychowuje 2-letniego syna i nikomu nie chce za nic, po prostu za żadne skarby świata powiedzieć, kto jest ojcem jej dziecka. To, co mi się niezwykle podobało w kreacji postaci, zarówno Leny i Alana, jak i Marcela, jak i pana tatka, jak i babci Teresy, to, jak bardzo to są sympatyczne i łatwe do polubienia postaci. Właściwie nie ma w nich jakichś takich większych wad, za które ja bym mogła te postacie znielubić. Nie są idealne, więc nie myślcie sobie, że to są takie wycięte idealnie od szablonu postacie, które są po prostu urocze i słodkie. To są postacie, które mają swoje wady, mają swoje minusy, natomiast nie są stworzone po to, żeby ich nie lubić. To są takie postacie, mam wrażenie, stworzone po to, żebyśmy właśnie się z nimi zżyli, żebyśmy gdzieś tam z nimi sympatyzowali, żebyśmy im kibicowali. No bo jak się domyślacie, od początku cała ta akcja idzie trochę w tą stronę, że skoro Lena i Alan spotykają się po latach, to coś ich musi połączyć. Albo z powrotem ta przyjaźń, która łączyła ich za dzieciaka, albo być może miłość. Być może Lena zdecyduje się dopuścić Alana do siebie bliżej, być może on po tej zdradzie również zdecyduje się otworzyć na drugiego człowieka. Ale jakby głównym celem nie jest to, żebyśmy bohaterów nie lubili. Raczej właśnie mam wrażenie, że celem Klaudii było stworzenie takiego trochę idyllicznego, trochę utopijnego, małego świata, no bo tak naprawdę to jedyne takie miejsce, czyli ten domek pod lasem,
zespołem i to, że tym miejscem w pewnym sensie są bohaterowie dla siebie nawzajem, to miało być dobre i ciepłe. Tam nie ma potrzeby po prostu wbijać, jakby wkładać palca między drzwi, wbijać jakiegoś kołka, bo nie ma takiej potrzeby. To jest urocze, to jest miłe, to jest fajne, to jest ciepłe i u mnie to powodowało takie skojarzenia automatycznie z na przykład, tak jak mówiłam, wakacjami u babci na wsi. Miałam taką babcię, która mieszkała właśnie w takiej małej wioseczce, dosłownie kilku najbliższych sąsiadów, bardzo wąskie otoczenie i też bardzo fajny, bardzo inny od miejskiego, takiego typowego klimat. Także gdzieś ta książka mi trochę pozwoliła powrócić do tego klimatu właśnie dziecięco-wakacyjno-babcinego, że tak powiem. Tak jak wiecie, dla mnie w czasie oceniania książek jednym z najważniejszych elementów jest oryginalność, a z drugiej strony schematyczność. Czy autor wykorzystuje schematy? Jeśli tak, to w jaki sposób i czy ja jestem w stanie w tych schematach nawet dopatrzeć się czegoś oryginalnego? No i teraz pytanie, jak sobie z tym poradziła Klaudia? Czy uniknęła schematów? Z czysto kronikarskiej takiej dokładności muszę wam powiedzieć, że nie. Te schematy w jej książce się pojawiają, ale pojawiają się w taki sposób, który mi nie przeszkadza. Bo mi schematy przeszkadzają wtedy, kiedy autor totalnie z nich nie wychodzi. Trzyma się jakiejś tam wyznaczonej osi tymi schematami i w ogóle nie próbuje wysunąć nosa spoza tych schematów. Nie próbuje dodać czegoś nowego, nie próbuje stworzyć czegoś nowego, nawet w obrębie danego schematu i do tego jeszcze jak jest to kiepsko napisane, to wtedy po prostu te schematy najbardziej mi przeszkadzają, najbardziej mi się rzucają w oczy. W przypadku książki Klaudii nie miałam takiego poczucia, że te schematy są jakoś bardzo wyraźne. Okej, ja wiedziałam, w którą stronę ta książka pójdzie, ja wiedziałam, w którą stronę będzie się rozwijała fabuła. To jest stosunkowo oczywiste od samego początku, ale były takie elementy, które mnie zaskoczyły, których nie przewidziałam od samego początku, zwłaszcza dotyczące tożsamości ojca Marcela. Wydawało mi się, że dość szybko to rozgryzę. Akurat Klaudii udało się mnie zaskoczyć, nie załapałam tego do samego końca właściwie, do momentu, aż dowiedzieli się o tym tak jakby bohaterowie. Więc to jest ten element, który jak najbardziej uznaję na plus. Poza tym książka jest naprawdę dobrze napisana. Może to nie jest jakiś tam wybitny, poetycki styl, ale to się czytało po prostu dobrze. Jedyne takie miejsce przypominało mi trochę książki Agaty czy Kierdy Grabowskiej, ale te późniejsze, na przykład Adama. Trochę też książki Martyny Senator. I to może nie jest najlepsze porównanie z moich ust padające, bo ja za książkami Martyny nie do końca przepadam. Natomiast po prostu uważam, że to było fajnie napisane. Jedyne takie miejsce może nie jest książką wybitną pod kątem stylu. Na pewno to nie jest kolejna epopeja narodowa. Natomiast jest napisane przystępnie. Ten styl jest spójny i jest w pewnym sensie związany z bohaterami. To znaczy ja nie miałam takiego poczucia, że bohaterowie i ich styl, i ich wypowiedzi są od siebie oddzielone. Kolejna rzecz, której się trochę obawiałam, to patos. Dlatego, że autorzy literatury młodzieżowej, romansów, new adult i tak dalej, bardzo często jak debiutują, to idą w ten patos. To ma być wszystko takie wzniosłe, takie emocjonalne i takie poetyckie aż do bólu. Albo z drugiej strony próbują wszystko opisywać bardzo łopatologicznie. I albo mam taki nadmiar, albo niedomiar. Klaudii udało się to wyważyć. Ja ani w tych scenach, które dotyczyły bezpośrednio Leny i Alana, nie miałam poczucia przesytu. To nie było tak cukierkowe, że aż mdliło. Ani też w relacjach Leny z jej babcią, czy z synem, czy z tym sąsiadem, panem Tadeuszem, ja nie miałam takiego poczucia przesytu i braku realizmu właśnie wynikającego z tego, że to jest wszystko takie słodkie, takie urocze i takie wszystko idące w dobrą stronę. Jestem świadoma tego, że jedyne takie miejsce to może nie być książka dla wszystkich. Ona może zbierać rozbieżne opinie, dlatego, że dla jednych to będzie książka każda inna i nie dopatrzą się w niej niczego wyjątkowego, dla innych to będzie książka naprawdę dobra, przynajmniej bardzo dobry debiut, książka wzruszająca, książka wywołująca duże emocje. Ja jestem gdzieś pomiędzy, znaczy ja się absolutnie skłaniam ku temu, że to jest bardzo dobra książka, świetny debiut, bo może gdybym miała ją stawiać na jednej półce z moimi ulubionymi autorami New Adult, albo gdybym miała stawiać tą książkę na jednej półce z moimi ulubionymi książkami obyczajowymi, no to może nie powiedziałabym, że jest aż tak dobra. Natomiast jeśli chodzi o debiut, naprawdę jest na dobrym poziomie. Ale do mnie trafiła przede wszystkim dlatego, że Klaudii udało się mnie wzruszyć. Wiecie, że ja przy książkach wzruszam się dość rzadko. Dość ciężko mnie gdzieś tam rozmiękczyć na tyle, żebym się popłakała na koniec książki. W tym przypadku faktycznie pod koniec, dosłownie na ostatnich stronach zaczęłam trochę pochlipywać, dlatego, że Klaudii udało się trafić w moje czułe punkty literackie. Ja mam swoje ulubione elementy w książkach, mam swoje ulubione aspekty, mam takie rzeczy, które po prostu za każdym razem, jak pojawiają się w książce, to mnie wzruszają. No i niestety tutaj tak było na koniec. Niestety czy stety, niestety trochę dla mnie, bo makijaż mi się rozmazał w czasie czytania, ale z drugiej strony stety, dlatego, że fajnie było przeczytać książkę, która jest debiutem i która wywołuje jednak duże emocje u osoby, która nie jest tak łatwo wzruszalna, którą nie tak łatwo jest poruszyć literacko. Klaudii się udało, trafiła w te moje czułe książkowe elementy, więc jeśli macie podobne książkowe czułe elementy co ja, to myślę, że jedyne takie miejsce może zrobić
zrobić na was pozytywne wrażenie, może się wam podobać. Na pewno zachęcam was do lektury, żebyście sprawdzili na własnej skórze, czy to jest książka dla was, czy niekoniecznie. Widziałam już różne opinie, z jednymi się zgadzam, z jednymi się nie zgadzam, różnie bywa, ale wiadomo, każdy czytelnik ma prawo do własnego zdania, do własnej opinii, więc zachęcam was, żebyście sobie tą własną opinię wyrobili już po lekturze. Mi się jedyne takie miejsce bardzo podobało i czekam teraz na kolejne książki Claudii. Wydaje mi się, że szkoda by było, żeby po takim dobrym początku nie nastąpiła jakaś kontynuacja. Może niekoniecznie kontynuacja historii tych bohaterów, ale chciałabym zobaczyć, jak Claudia będzie tworzyła inne postaci i co jeszcze ma dla nas przygotowane. Wiem, że coś tam już się pomału w tym kierunku dzieje, więc mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli okazję przeczytać. Tym razem debiut literacki doczekał się mojej kociej łapki aprobaty. Was zachęcam, żebyście przeczytali i na własnej skórze sprawdzili, czy to jest książka dla was, czy też niekoniecznie. Jeśli nie widzieliście ostatniego filmu, to znajdziecie go tutaj, poniżej opcja subskrypcji kanału, a dzisiaj dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!